Cześć wszystkim! Witam w kolejnym materiale na kanale. Dzisiaj zza kierownicy Peugeota 2008. Podstawowa rzecz, którą musicie o nim wiedzieć, to, że przyjechał on do testu w wersji w pełni elektrycznej. I tak, wiem, że nie lubicie testów elektryków. Świadczą o tym chociażby statystyki, może nawet nie tyle u mnie, co w zasadzie na każdym kanale motoryzacyjnym. Ale biorąc pod uwagę to, że nie wiemy dzisiaj do końca, w jakim kierunku pójdzie motoryzacja. Być może elektryki się wcale nie przyjmą, bo jest taka opcja, ja coś takiego dopuszczam, ale jest też i chyba na ten moment bardziej prawdopodobna wizja, że czy tego chcemy, czy tego nie chcemy, elektryki staną się naszą codziennością i nawet nie alternatywą, tylko po prostu jedynym możliwym wyborem, to moim zdaniem warto śledzić, co się w tym temacie dzieje, trzymać rękę na pulsie, patrzeć, w jakim kierunku się to rozwija, czy jest coraz lepiej, czy to wszystko stoi w miejscu, czy może jest coraz gorzej. Także jeśli jesteście ciekawi, jak to wygląda w przypadku tego francuskiego crossovera, zapraszam na test. Elektryków na swoim kanale miałem już dość sporo i problem jest taki, że one przeważnie mają bardzo zbliżone wady i zalety. I gdybym chciał się nie powtarzać, nie mówić już tych rzeczy, które mówiłem na przykład w przypadku innego modelu, to dzisiaj byłaby taka sytuacja, że test 2008 trwałby, nie wiem, półtorej minuty. Także ja muszę zrobić coś takiego, że po prostu opowiedzieć o tym samochodzie, nie zważając, czy ja pewne rzeczy już mówiłem, czy nie mówiłem, ale w sumie jest też szansa, że wcale tam tych testów nie oglądaliście, więc tak na początek uprzedzam. Będę mówił o tym samochodzie, tak jakbym testów elektryków w zasadzie już ileś razy nie robił. Także do rzeczy. Zacznijmy sobie od specyfikacji takiego samochodu. Co to znaczy w ogóle samochód elektryczny i z czym to się je? Najważniejsza rzecz to oczywiście pojemność baterii, moc, przyspieszenie i tak dalej. 2008 dostępny jest w wersji benzynowej, w wersji z silnikiem diesla. Jest oczywiście też samochód elektryczny, którym jadę, ale to jest tylko jedna wersja mocowa. To jest 136 koni mechanicznych i bateria o pojemności 50 kWh. To jest wynik w miarę ok, nie jest jakiś rewelacyjny, ale nie jest też na pewno zły. Tyle, że przejdźmy oczywiście do tego, o czym mówi się zawsze w przypadku testów elektryków, czyli do zasięgu. Bo to jest temat, nie wiem, czy można użyć słowa, dość kontrowersyjny, bo to wszystko zależy od tego, jak do tego podchodzimy. Zacznijmy od faktów. Producent podaje, że tym samochodem przejedziemy jakieś 320-330 km, oczywiście do 320, nie, że zawsze. Ale powiedzmy, że ten zasięg może oscylować w tych granicach. Czy to jest możliwe? No nie jest, bo jeżdżąc na co dzień normalnie, zapomnijcie o takich wartościach. Jak będziecie chcieli pobawić się troszkę tym samochodem, będzie zimno, będziecie mieli włączoną, nie wiem, klimatyzację, ogrzewanie i tak dalej, to realny zasięg będzie zdecydowanie bliżej 200, a nie 300 km. 200 to jest dużo? No już nie. Tyle, że pytanie, kto taki samochód naprawdę kupuje? Bo teraz, gdybym ja miał jeździć takim samochodem na co dzień i mieć jeden ten samochód, bo jakby to jest ważne. Nie mam domu, nie mam gdzie się naładować na co dzień, więc musiałbym jeździć na ładowarki płatne. Po pierwsze, to jest kompletnie nieopłacalne. Zaraz do tego przejdę. Po drugie, marnuje to mnóstwo czasu, jeśli mielibyście to robić częściej. Po trzecie, zapomnijcie o jakichś dalszych wyjazdach. Muszę tu jednak zaznaczyć jedną rzecz, którą chciałem sprawdzić. Od momentu odbioru tego samochodu jeździłem cały czas w trybie eko i ze skrzynią przełączoną na tryb B, czyli na tryb rekuperacji. Co to znaczy? Mamy oczywiście trzy tryby. Mamy tryb eko, o którym wspomniałem, mamy tryb normalny i mamy tryb sport. Co robi tryb normalny i sport, oczywiście tłumaczyć nie muszę, ale tutaj ważną rzeczą jest tryb eko. Oczywiście możemy spodziewać się, że jak to w większości samochodów w trybie eko, spadną po prostu troszkę osiągi. No i to prawda, tutaj te osiągi też spadną, ale nie troszkę. Ten samochód w trybie eko rozpędza się, jakby miał moc, ze 45 koni i pewnym problemem jest też to, że spadają jego zdolności na przykład do ogrzewania kabiny, czy do chłodzenia tej kabiny. W moim przypadku aktualnie będzie to ogrzewanie i ja tak jak mówię, starałem się od odbioru cały czas jeździć w trybie eko. No i na przykład, gdy sobie jeździliśmy z pasażerami, to każdy mówił, że jest zimno. Ciężko nagrzać dobrze kabinę i tutaj producent to, co pisze, czyli że spadną te osiągi, no to też wykonuje. Także musicie o tym wiedzieć. Jednakże wyjeździłem całą pojemność baterii dokładnie w ten sposób. Eko, tryb B, rekuperacja. Co się okazało? 100% jazdy po mieście i ten realny zasięg to było jakieś 270 km. I tutaj już jak na to, co obiecuje producent i to, co faktycznie otrzymujemy,
muszę powiedzieć, że jest już naprawdę całkiem w porządku. Tylko pamiętajcie, to się wiąże z ograniczeniami. To są ograniczenia, których na co dzień nie chciałbym robić. Nie chciałbym, żeby mi było zimno w samochodzie na przykład. Bo to, że on jest bardzo wolny, okej, to po prostu wymusi pewien styl jazdy, ale jeśli chcecie cieszyć się zaletami elektryka, czyli to, że on jest szybki, to, że on ma moc, moment obrotowy w każdej chwili, to często działa tak jak naciśnięcie światła. Jedziecie sobie, jedziecie, naciskacie gaz, pstryk i od razu ten samochód rusza. To są zalety elektryków. Przez tryb eko coś takiego tracimy. Także znowu pytanie, czy jest sens ciągle walczyć o te kilometry. Ja postarałem się to zrobić, da się, tylko pytanie, czy to ma sens. Tryb B, rekuperacja, o której wspomniałem. Nie ma tu żadnych manetek, jak widzicie, czyli rekuperacja ma jeden poziom. Zapomnijcie o jeździe używając jednego pedału, czyli one pedal driving jest tutaj w zasadzie niemożliwy. To nie jest tak, że ten samochód się jakoś nie zatrzyma, czy on słabo zwalnia. Zwalnia, bateria będzie się troszkę doładowywać, ale nie na tyle, aby nie używać hamulca. Także rekuperacja jest dość ograniczona. No i muszę też wspomnieć o czymś, co mówię w przypadku testów w zasadzie każdego Peugeota. Ja uwielbiam te spłaszczone u góry i na dole kierownice. To jest coś fantastycznego, tyle że znowu jest to kolejny samochód, w którym ja albo widzę zegary, czyli mam kierownicę niżej i stukam się w kolana, no albo nie stukam się w kolana i zegarów już do końca nie widzę. Tyle że muszę zaznaczyć, jest tu na pewno dużo lepiej niż w testowanym przeze mnie ostatnio Peugeotie 308, tym najnowszym. Bo tam naprawdę ciężko mi było uzyskać taką pozycję, abym miał jakiś kompromis, powiedzmy taki zadowalający. Tutaj dzieje się to tak, że w te nogi się nie stukam, a zegary widzę już prawie całe. Więc na pewno pod tym względem jest lepiej, ale też sprawdźcie to przed zakupem, przed zamówieniem takiego samochodu, bo żeby się nie skończyło tak, że akurat Wy się nie usadzicie i może to Wam bardzo przeszkadzać. Tak jak mówiłem, będę ten test robił powiedzmy od zera i być może ktoś z Was nie wie, a to są ogromne zalety elektryków, czyli dwie rzeczy. Po pierwsze, możecie jeździć buspasem. Tak jak ja jadę teraz rano, już będą korki, gdzieś bym jechał do centrum, no to wszyscy stoją, Wy sobie legalnie lecicie buspasem. I druga rzecz, jak już do tego centrum dojedziecie, to parkujecie za darmo. I to jest chyba jeszcze fajniejsze, bo po prostu da radę w ten sposób oszczędzić kupę pieniędzy. Jeśli ktoś pracuje w centrum, nie ma gdzie stawać, to elektryk jest w pewnym rodzaju wybawieniem. Mimo że trzeba na początku położyć dużą ilość gotówy, no to jednak w pewien sposób można tutaj, już nawet nie na samym tankowaniu tego samochodu, ale na przykład w taki sposób też kupę pieniędzy zaoszczędzić. Jakie są natomiast jeszcze plusy 2008? Po pierwsze to, że ten samochód, mimo że jest dosyć niedużym autem, to po pierwsze, bardzo to mnie zaskoczyło. Mam całkiem sporo miejsca na nogi z tyłu. Ja mam 182 cm wzrostu. Zobaczcie, jak to wygląda. Naprawdę mieściły mi się kolana. I podobnie nad głową. Wcale tego miejsca mi nie brakowało. To jest oczywiście crossover, czyli samochód w pewien sposób podniesiony, ale dość nieduży, także tutaj sprawdziłem i naprawdę jest w porządku. I kolejna rzecz też dobra. Mimo że jest to wersja elektryczna, często w takich samochodach zdarza się, że bagażniki są dużo, dużo, dużo mniejsze niż na przykład w wersji spalinowej, to tutaj tak się nie stało. Mamy 434 litry pojemności. To jest wartość na papierze całkiem w porządku. Mamy tutaj też podwójną podłogę bagażnika. Możemy sobie również tam pochować jakieś rzeczy czy kable. Ogólnie jak na samochód elektryczny i na ten segment, to bagażnik jest naprawdę w porządku. I też taka ciekawostka, bo na przykład możecie zapytać, w jakim czasie ten samochód przyspiesza do 100 km na godzinę. No i to jest jeden z tych niewielu przypadków, gdzie teoretycznie co możemy zrobić najprościej? No sprawdzamy katalog i to, co podaje producent. Wiecie, co podaje producent? Nic nie podaje. Jest brak danych. Taka ciekawa i trochę dziwna sytuacja. We wszystkich jakichś testach, które ja widziałem, czytałem, oglądałem, wszyscy podają, że przyspieszenie tego samochodu, tu też w sumie jest troszkę rozbieżne, bo podają od 8 do w zasadzie nawet 10 sekund. Gdybym ja miał powiedzieć tak realnie odczuciowo, to faktycznie myślę, że jest to około 9 sekund. Nie urywa to, nie powiem czego, ale do normalnej jazdy, dość dynamicznej, to spokojnie wystarczy. Tyle, że nastawcie się, że to nie jest elektryk, który da Wam takie wrażenie z jazdy, co niektóre elektryki potrafią, że nie będziecie chcieli z tego samochodu wysiąść, bo będziecie chcieli tylko non-stop naciskać gaz i to poczuć jeszcze raz. To nie w tym wypadku, to nie jest do tego samochód. No ale dobra, przejdźmy sobie do tego, ile to kosztuje i ogólnie do kosztów, jakie będziemy musieli ponieść, użytkując taki samochód. I wróćmy tu jeszcze na moment do ładowania i zasięgu. Naładowanie tej baterii z gniazdka, jak podłączycie sobie go gdzieś tam koło telefonu, to będzie minimum kilkanaście godzin. Co ciekawe, potrafi on przyjąć ładowanie o mocy dochodzącej do 100 kW, to jest bardzo duży plus,
No ale zobaczcie, co się wydarzyło, jak pojechałem sobie na szybką ładowarkę Greenwaya. Miałem wtedy około 30 kilku procent baterii. Po podłączeniu tego samochodu, po uruchomieniu ładowania, pokazał on, że do pełnego naładowania będą potrzebne aż 2 godziny, mimo że było 30 parę procent. Na szczęście już po 10 minutach ten przewidywany czas zmniejszył się do godziny 35 i tak działo się dalej, tyle że ja akurat tym razem ładowałem się dość krótko, bo zobaczcie, po 15 minutach naładowałem 10 kWh, co przełożyło się na dodatkowe 60 km zasięgu. I teraz z czym to się wiąże? 10 kWh to jest ponad 20 zł. Przekładając to na 100 km, to byłoby ponad 30 zł. 30 zł przy dzisiejszych cenach paliwa jest porównywalne z samochodem, który zużywa powiedzmy około 5 litrów benzyny. Wynik dobry, ale jest bardzo dużo samochodów, które faktycznie tak spalają. Jakieś hybrydy, Toyoty i tak dalej. I teraz przechodząc dalej, czyli do tego, ile to kosztuje. Cennik 2008 zaczyna się gdzieś w okolicy 96 tysięcy. To jest oczywiście podstawowa wersja z manualną skrzynią. Ale spójrzmy sobie na pierwszą wersję wyposażeniową modelu, który będzie miał również automat, który będzie miał silnik o zbliżonej mocy, czyli 130 koni mechanicznych, i taki samochód kosztuje od 115 tysięcy złotych, około. Tak samo wyposażony model elektryczny to będzie już około 160 tysięcy. 45 tysięcy różnicy. I teraz pytanie, jak to odzyskać? I czy w ogóle można? Idźmy jeszcze dalej. Wersja GT, którą mam tutaj. Całkiem fajnie wyposażona, te wszystkie oznaczenia GT, światełka i cała masa rzeczy, która się na nią składa. To będzie już około 172 tysięcy, a jeszcze te rzeczy, które są tutaj dorzucone, to będzie prawie 180 tysięcy złotych. Oczywiście to nie jest tak, że tak się dzieje w przypadku Peugeot, bo ceny elektryków dzisiaj ogólnie w każdej marce są kosmiczne. Tyle że, tak jak powiedziałem, nie mając opcji ładowania się na przykład w domu, w taryfie nocnej, która będzie tańsza, zakup elektryka dla takiej osoby jak ja dzisiaj nadal niestety nie ma sensu. To już nie chodzi nawet o to, że na tej ładowarce, na tej stacji gdzieś będę musiał spędzać dużo czasu, tylko to się dla mnie najzwyczajniej w świecie w żaden sposób nie kalkuluje. Zobaczcie też w trasie, no tam się już w nocnej taryfie z gniazdka nie doładujecie. Będziecie musieli korzystać z płatnej, szybkiej ładowarki. No to macie odpowiedź, ile to dziś będzie kosztowało. Na koniec jeszcze jedna rzecz, o niej nie wspomniałem, to nie jest może najważniejsze, ale to jest dość istotny element. Uważam, że ten samochód jest bardzo, bardzo atrakcyjny wizualnie. Mi się poprzednie 2008 nie podobało. Ten model wzbudza u mnie bardzo dużą sympatię. Nie będę może mówił, że jest piękny, ale jest po prostu fajny, taki sympatyczny. Chce się na ten samochód patrzeć, ma bardzo fajne światła z przodu. Te kły, pionowe światełka, które się palą do jazdy dziennej. Tak samo z tyłu. Mi się ta stylistyka bardzo podoba, bardzo mi ona odpowiada. Na pewno dla osób, które kupują samochód oczami, to powinien być duży plus. Ale już sam elektryk, który jest naprawdę czymś bardzo przyjemnym w jeździe na co dzień. Tu jest cicho do pewnej prędkości. Przy szybszych prędkościach już będzie oczywiście głośniej, ale to nie jest samochód do jazdy szybkiej. Przy normalnej, codziennej jeździe coś bardzo przyjemnego na co dzień. Tyle że, jakbym miał podsumować, dzisiaj problemem elektryków nie są same elektryki, tylko po prostu najzwyczajniej w świecie infrastruktura. I na dzisiaj dla osoby, tak jak ja, mieszkającej w bloku, zakup takiego samochodu kompletnie nie ma sensu. Jeśli macie dom, jeśli macie na przykład możliwość też powiedzmy w firmie się podładowywać, ale przede wszystkim dom, to jest podstawa, to możecie już zacząć taki samochód rozważać jako drugi samochód albo trzeci w rodzinie do jazdy po mieście. I to jest moja opinia na dzisiaj, to są samochody tylko i wyłącznie do jazdy po mieście. Szczególnie jak pracujecie gdzieś w centrum, bus pasy, brak opłaty za parkowanie. W ten sposób możecie odzyskać te przeważnie kilkadziesiąt tysięcy nadpłacone w stosunku do wersji benzynowej i wtedy zakup elektryka będzie miał już sens. Dzięki za dzisiaj, czekam na Wasze opinie, co Wy w ogóle sądzicie, jakie macie doświadczenia z elektrykami, czy uważacie, że to się przyjmie, czy stanie się z tym coś takiego na miarę 3D, którym też kiedyś się wszyscy zachwycali, a potem to wszystko umarło. Czekam na Wasze opinie w sekcji komentarzy. Jeśli jeszcze nie subskrybujecie kanału, to zróbcie to, aby nie przegapić kolejnych filmów. Kliknijcie ten słynny dzwoneczek i do zobaczenia kolejnym razem. Trzymajcie się. Cześć!